wychowałem się w duchu romantycznej przygody. Ale ambitne cele odnalazłem w alpinizmie. Wspinanie to najbardziej intymna, subtelna forma obcowania z górami. Trudne wspinanie jest formą medytacji. Całkowicie odcina percepcję czynników zewnętrznych. Gdy wspinam się samotnie, nie czuję strachu. Jest tylko skała, pełna koncentracja i satysfakcja. Pierwszy raz wyjechałem w Himalaje, czułem, że kontynuuję tradycje poprzednich pokoleń. Polski himalaizm zimowy otworzył przed nami nową kartę historii. My, Polacy, zimą na szczytach świata. To powód do dumy. Nasze cechy narodowe, determinacja i wola walki to klucz do sukcesu w Himalajach. Sukces to ciężka praca. We'll be right back.
Wspólnym mianownikiem wspinania są wolność i marzenie. Wolność jest wartością uniwersalną. To stan umysłu. Wtedy rodzą się nowe myśli, nowe cele i wyzwania. K2. Ostatni ośmiotysięcznik niezdobyty zimą. Czeka na polskie wejście. Ostatni szczyt na dachu świata. Biało-czerwona na szczycie. Oczywiście, że o tym marzę. To siła wyobraźni pozwala nam zamienić marzenie w czyny. To wewnętrzne pragnienie towarzyszy mi cały czas. Nieważne, gdzie jestem i co robię. Góry to przestrzeń, gdzie czerpię energię. Tu jestem sobą.